Zobaczcie, jaka sytuacja. Właśnie wjeżdżamy tutaj pod górkę i to taką nawet dosyć stromą i gościowi się samochód zepsuł chyba. To chodzi się po czymś takim, takie półwulkaniczne kamienie. Będziemy jechać z otwartymi może. Nie mów nawet, tak. Tutaj. Ale sobie zrobiliśmy małą przerwę, bo wykończyła mnie ta górka, zostało nam jeszcze do wejścia tutaj. Ruszamy na Etnę. Trochę powiem wam, droga tutaj jest owiana serpentynami. Zobaczcie, tak to będzie tutaj wyglądać. Patrzcie, co tu się będzie działo. Taki jest podjazd na Etnę. Na samej górze jest parking, na którym można stanąć. Więc ruszamy w drogę, zobaczymy, czy to przeżyjemy. Zaczyna się to, co ja najbardziej lubię, a raczej czego nie lubię, więc tylko na początku drogi wam coś poopowiadam, ponieważ później całą resztę przejmie Laura, bo ja gdzieś się zaszyję w bezpiecznym dla mnie miejscu. I tak się zaczyna ta droga na Etnę. No, zakręty się tutaj takie malutkie, ale to jest wszystko miasteczko, więc to tak jeszcze jest w normie. Bez przepaści, bez takich różnych rzeczy. No zobaczcie sobie, no szeroko, ani szeroko, ani wąsko. Jeszcze powiedz, jaką drogą jedziemy, od jakiego miasteczka tutaj? To są dwa dojazdy tutaj. No my jedziemy jakby tą drogą pierwszą od Messyny, tak? Drugą drogą, tą... Jezus Maria, co ten pan robi? No rewelacja, proszę pani. Widzieliście? Pani sobie po prostu wyjechała, a ty wyhamuj. My jedziemy, właśnie wracając, jedziemy drogą od Messyny, tą pierwszą drogą. Tą drugą od Messyny, bliżej już Katani, będziemy zjeżdżać. Zjeżdżać będziemy jutro, taki jest plan, że my tam w ogóle będziemy spać. Ale czy nam to wyjdzie, to się okaże. Robi nam się coraz ciaśniej. Co to było? Krzaczek. Krzaczek, dobrze. No, tak jak mówiłam, robi się troszeczkę ciaśniej i już pierwsze widać właśnie te takie powulkaniczne zabudowy. Zobaczcie, no zabudowy, takie murki jakby są właśnie z tej lawy porobione i fajnie wykorzystali to sobie. No, tu jest szerzej akurat, jak się z tym panem będziemy mijać. W ogóle nie... O Jezus, jak ciasno. W ogóle nie mówiliśmy wam, ale jest tutaj zalecenie wjazdu albo wcześnie rano, albo bardzo późno wieczorem właśnie, takim późnym popołudniem, gdy tam jest najmniej ludzi, no przynajmniej kamperem, bo wiadomo, no osobóweczką to dużo łatwiej by było tutaj podjechać. Zobaczcie, jaka sytuacja. Właśnie wjeżdżamy tutaj pod górkę i to taką nawet dosyć stromą i gościowi się samochód zepsuł chyba. I sobie stanął na środku i tyle. I teraz nie wiadomo, my nie przejedziemy tędy, więc nie wiemy, co mamy zrobić. Wszyscy trąbią i się teraz już tak zaklinowało, że nie ma szansy tutaj w ogóle tego ominąć. Jeden samochód zablokował wszystko. Tam osobówka ma w ogóle problem, żeby przejechać, a co dopiero zwykłe auto. Odjedzie nam pani tutaj i tam pan i będzie można przejechać wtedy. Oj, może się zmieścimy. Jest, po 20 minutach przyjedziemy. Pod tą górę będziemy się tu wspinać. Dróżka prowadzi taka. Teraz już praktycznie zaraz wjedziemy na tą właściwą drogę. Już na Etnę. Zaraz zobaczycie, jak wygląda. Przez tam miasteczko się tutaj przecisnąć. Okej, kamperkiem, przyczepą, nie wiem, bym się raczej tą drogą tutaj nie wybierał. O, i teraz tutaj już chyba wjedziemy sobie na tą drogę główną, która prowadzi na Etnę. Wjeżdżamy teraz w chmury, jesteśmy już zdecydowanie wyżej i cały czas pniemy się do góry, zostało jeszcze 13 km takimi drogami, ale powiem wam, że już się trochę sceneria zmienia, już widać ten taki wulkaniczny krajobraz, tam im wyżej, tym pewnie jeszcze więcej tego będzie. Wyjechaliśmy z chmur, pomału słońce wygląda. Taki postapokaliptyczny krajobraz. Jeszcze roślinność jest, ale drzewa, zobaczcie, są bardziej suche. I zobaczcie, jak tutaj ziemia wygląda. Czarna po prostu, powulkaniczna.
O, a tu już zobaczcie, wjeżdżamy w strefę chyba bez roślinności. A czekaj, ciemna ziemia tu jest. Wulkan. Mamy taką miejscówkę z widokiem na, no może nie na wulkan, bo wulkan jest z drugiej strony, ale jakby nie było tych chmurek, to by było widać miasto Catania. Tam gdzieś chyba jest. Może przejaśni się później, bo takie chmury się nie wiadomo skąd wzięły. Andrzej też jest, zaraz zobaczymy jego wrażenia z jazdy. I co, jak tam? Ale nie, powiem ci, że gorzej się jechało przez te miasteczka niż tutaj tą drogą. Ta droga to spoko. Zobaczcie, tak się tutaj ustawiliśmy. Jest tutaj trochę więcej też kamperków. Stoi, na noc zostaje. Jest tu bardzo chłodno, 21 stopni tylko. Macie tutaj różne opcje. Możecie sobie wejść tam na górę, na pod sam krater. Chyba też pod sam krater w ogóle nie wpuszczają, bo tam jest chyba do jakiejś tam wysokości tylko. Jeździ tu też kolejka taka górska, którą można sobie wjechać. Tylko koszt tego biletu to jest 50 euro od osoby, czyli za nas czwórkę to by było 200 euro. Ale można sobie też zrobić spacerek tutaj do pobliskich kraterów. Tutaj jest jeden po lewej stronie. Jak on się nazywa ten po lewej stronie? To jest krater Sylwestri, krater Sylwestri. Tak, to ten tutaj, gdzie tam ludzie chodzą. Oliwier, co ty robisz z tym psem? Weź go, bo niech sobie pochodzi trochę, bo niech pospaceruje. A my teraz pójdziemy tutaj na ten krater. Drugi, ale on jest jakby w ogóle nie nazwany. To jest ten tu. A ten to jest, jest Sylwestri. Tutaj jest Sylwestri krater, a tutaj jest jeszcze jeden krater. Gdzieś w tych okolicach i tam normalnie ludzie, widzicie, sobie spacerują. Patrzcie, oni teraz przyjechała wycieczka, poszła sobie i tam już wchodzą na samą górę. Gdzie zdecydowaliśmy się wejść tędy, na ten duży krater. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Patrzcie, to chodzi się po czymś takim, taki półwulkaniczne kamienie. I tego jest tutaj pełno, patrzcie, cała ścieżka jest taka. Wchodzimy na górę. Powiem wam, że górka malutka, ale ja się zmęczyłem. Ciężko się po tym idzie. Jak po piasku po prostu pod górę. Ale widoki coraz lepsze. Udało się, doszliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jeden krater. Można tam wejść jeszcze wyżej. Zobaczcie, tu jest taka ścieżka. Tam nawet ludzie są na samej górze i tam jest drugi za nim krater. Wiatr tutaj wieje strasznie. Patrzcie, jak tutaj teraz widok mamy. Tam to wygląda tak, jakby coś się dymiło z tej Etny. Widzicie to? Takie pióro pusze dymu, albo to chmury, albo dym. Zobacz, Laura! Tam jakby się, zobacz, jakby się dymiło z tej Etny, nie? Wygląda. Reszta została. Reszta zostaje, nie wchodzi? Pies nam idzie chociaż. O, ale tutaj wieje. Tutaj kawałek sobie wejdziemy, chociaż wyżej. Zobacz ten drugi krater. Tutaj, na ten? No dawaj, dobra, idziemy. Tu sobie można obejść dookoła w ogóle ten kraterek. Jesteś tutaj raz? Nie wejdziesz? Wejdę. To jest normalnie. Ja nie wejdę, wejdę. Patrzcie, tam widać nasz parking. Niby się z parkingu wydawało blisko, ale się idzie pod górkę cały czas. Pies daje radę jedynie. Ale wiesz, ona biegła do ciebie. Ja z nią musiałam biec. Zobaczcie, tak wygląda drugi krater. Dziura niezła, jakby tam spadł, to już by chyba nie wyszedł tak łatwo. Jeszcze kawałek nam zostało ścieżki. Idziemy, jak już tyle weszliśmy, to wchodzimy dalej. A patrzcie, ile jeszcze kamperków przyjeżdża. Cały czas dojeżdżają nowe. Tak, Lila, idziemy jeszcze wyżej. Wow, jak to fajnie wygląda. Tam z góry będzie niezły widok. Patrz, tam jest następny krater. Widzisz? Jest, weszliśmy na samą górę. Wow. Patrzcie, to ta droga, którą wjeżdżaliśmy tutaj. Ale będziemy już inną zjeżdżać, tamtą. Chodź tutaj, Lila. Bo zaraz tam spadniesz. O. Ten jest taki malutki kraterek. Słuchajcie, schodzimy, bo tak tutaj wieje, że normalnie głowę chce urwać. Zaraz odfruniemy z tego wulkanu po prostu.
prowadzi się już zdecydowanie prościej. Ładnie tam na górze musi dmuchać. Witajcie, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy dalej na parkingu przy Etnie, na którą się dzisiaj wybieramy. Tam wyżej, jeszcze nie wiem czym, wiecie co, bo można tutaj wjechać kolejką, co wam mówiłem, i jeżdżą też, widziałem takie busiki tutaj, więc zobaczymy jak to wygląda. Na razie muszę iść zapłacić za parking. Parking płatny niby od 8, ale tu kasę otwierają od 9. Koszt chyba 12 coś 50 euro za cały dzień. Za kampera oczywiście. A trochę kamperków mniej się zrobiło, widzicie? Tutaj dużo ludzi po prostu wieczorem sobie przyjeżdża i rano, żeby nie płacić, wyjeżdża stąd. W tym budynku znajduje się kasa. Tutaj musicie przyjść sobie opłacić parking. Nie chodzi tu żaden pan, nic takiego nie ma. Trzeba samemu to zrobić. No i dostajecie taki bilecik za kampera. 12 euro kosztuje, nie 12,5, tylko 12 euro. I to zostawiacie za szybą i możecie cały dzień tutaj spędzić. Już wstali, śniadanko zjedzone. Zobaczcie, parking nam się tutaj zapełnił. Dużo osobówek przyjechało teraz. I my robimy teraz tak. Paulina z Oliwierem idą zobaczyć sobie tamten kraterek. Bo Paulina ze względów wysokościowych nie może wjeżdżać w ogóle tak wysoko. To już dobrze, że wjechała. Tak, a Oliwier zostaje dla towarzystwa. Tak. A ja z Laurą idziemy wjechać tamtą oto kolejką. Można tutaj też zobaczymy jeszcze, bo pójdziemy wszyscy teraz i zobaczymy jak wygląda wjazd, bo można też busikiem sobie tutaj wjechać. Ale znowu busikiem nie możemy wjechać, bo Laura mówi, że ma chorobę lokomocyjną i nie dojechałaby tam, więc zostaje nam kolejka. Dobra, idziemy do kasy, zobaczymy. Kolejka na pewno kosztuje 50 euro. Busik, z tego co tam pani mi rano mówiła, bo poszedłem się zapytać jak to wygląda, to też mówiła, że do tej wysokości 2,5 tysiąca metrów, na którą wjedziemy kolejką, też jest 50 euro to kosztuje, więc macie wybór, albo busikiem, albo kolejką. Są jeszcze kłady, ale kłady nie znam ceny, można kładem się też wjechać na górę. No i można oczywiście wejść sobie na pieszo. To już do wybór do was zostawiam. Tutaj na dole to wygląda, bardzo dużo ludzi przyjechało teraz, dużo autokarów widzę jest. O, patrzcie, polska flaga tutaj jest. No, gdzie nawet Polacy? Polacy tu już byli, no. Ale bo ktoś źle powiedział, sklepy są, można pamiątki sobie kupić. Kawałek musimy przejść, bo gdzieś tutaj są kasy. Tu jest też, wiecie co, pełno takich punktów informacyjnych, gdzie możecie się wszystkiego dowiedzieć. Welcome to Mat Etna. Can we give you free information? Informacja? Where are you from? Polska. Polska, dzień dobry, bardzo dobry. Dzień dobry. Jak się bardzo ładna. Dziękuję bardzo. There is no lava anymore. Some of the crater is closed since April 21. No volcanic guard could go there in Norway. It's dangerous. Go to the cable car. Do you know what's the price for the cable car? The price for the cable car, do you know? It was 30 euros until the end of February. From the 1st of March, the price is 20 euros more, and that's 50 euros per person. Yes. Yeah. That's 10 minutes up, 10 minutes down, and that's 50 euros per person. By the Jeep, the minibus, the 4-4. The Jeep, last year, could take you until here. Now the Jeep make it shorter, the Jeep stops at maximum 2,750. Pan nam tutaj poinstruował, że mówicie, możecie wejść tutaj na wysokość tylko 2,750. W tamtym roku było można wyżej wchodzić, w tym roku nie. Można sobie właśnie to co wam mówiłem, pojechać kładem. Wtedy to kosztuje ten kład, tak jakby się tam wszyscy zdecydowali, powiedzmy więcej osób, no to tam po 45 euro na policzy, trwa to około godzinki. Ostatecznie wybraliśmy, że idziemy na kolejkę. Dotarliśmy do kasy biletowej, kupujemy teraz bilety i będziemy wjeżdżać takimi wagonikami czerwonymi, widzicie, tam na górę. A oprócz tego możecie sobie też wjechać takim busikiem, jak tu widzicie, albo tutaj go lepiej widać, o zobaczcie, tak wyglądają. Idziemy właśnie do stacji kolejkowej, musimy przejść kawałek. Wow. Jeszcze chyba w remoncie. A właśnie. Poczekaj, żebyśmy Laura sobie sami może pojechali. Patrzcie, i takimi wagonikami będziemy jechać. Waganiki sześcioosobowe. Tak, to pojedziemy sami. Tutaj jedzie nasz wagonik. Siadamy, będziemy sami jechać. Super. Szybko te wagoniki jeżdżą, jeden po drugim praktycznie. Myślę, że zestresowałam. Możemy wchodzić? Ciekawe, no. Wchodź już, wchodź.
przeciwko usiądźmy. A gdzie się zamyka? Trzymaj plecak. Nie, a jedziemy. A te się zamykają? No zaraz się zamkną pewnie. Spokojnie, Laura. Ej, ale ja siedzę z gorszej strony. Oni tam wszystkie jadą, my w dwójkę tylko. A chodź tutaj, Laura, sobie usiądź, bo to nie ma znaczenia. Siadaj tutaj. A to już mi tak... Nie, czekaj, to nie wiem, jak drzwi się zamknąć. No to jest tutaj siadaj. Drzwi muszą się zamknąć, dobra? Ja się wtedy ruszę. Siadaj, siadaj, Laura. Nie bądź drzwi się zamknąć, bo ja się boję. Będziemy jechać z otwartymi może. Nie mów nawet, tak. Ja się tutaj. A może sobie samemu je zamknąć? Nie, nie, ale zamykają się. Tu jest zamknięcie drzwi. Chcesz się zamienić? Tak, to siadaj tutaj. O nie! Będzie widok lepszy. Ja się boję. Na co ja się pisałam? Połóż mi plecak między nami może, tak żeby było bezpiecznie. Ej, ale mnie utknęliśmy. Czemu tak wolno jedziemy? Ej, to strasznie przerażające. Ruszyło. Ej, jedziemy! Słuchajcie. Ojej, ale tutaj, no. Ale zobacz, okienko są zrobione tutaj. Można patrzeć. Drzwi się nie domknęły trochę, ale spoko. Ludzie też sobie tutaj wchodzą. Ale większość jednak wybiera tą kolejkę. W tym upale teraz tutaj wchodzić to ciężko, powiem wam. Powiem wam, że też ostro wieje, bo nie wiem, czy kamera tego nie odda, bo kamera trzyma mi tutaj, stabilizuje obraz, ale po prostu buja nami lewo, prawo, tak mocno wiatr tutaj wieje już na górze. Laura, jak tam? Myśmy dostali wadliwe. Laura się trzyma tego poręczy, żeby nie spać. Bo myśmy dostali wadliwe wagoni, na rzecz się nie domykają. Przy czym się bujamy na boki, a wszyscy jedzą normalnie. Wow, ale się buja jak na tym. Tutaj jedzie pusty wagon. Patrzcie, jeszcze stacji nie widać, tak wysoko wjechaliśmy. Trochę inne kamienie, patrzcie, tutaj głazy się zaczęły. Ej, tutaj normalnie, chyba tutaj już dalej nie można wejść pieszo, mi się wydaje. Nie, tutaj ludzie wchodzą, widzicie? Tutaj bokiem sobie idą, boczkiem. Można wejść. Gdzie? No tam, zobacz, tam wchodzą. No, ale to jest tyle wejść po stromo pieszo? Tu jest. Stromo, jeszcze w takim upale? Ciekawy jestem, jak będzie z temperaturą na górze, bo ja krótkie spodenki mam i bluzę. Niby to jest chyba 500 metrów, czy tam 580 metrów. Jezus, jak wieje. Ej, boję się trochę. Tu się już robi przerażająco, powiem wam. Słyszycie to? Jak tu wiatr szumi? Na dole już jest dosyć mocno wieje. A co dopiero tutaj? Jak wczoraj weszliśmy na ten krater, to tam już chciało nas zdmuchnąć. Ciekaw jestem, jak ale tutaj będzie. Ale to przewieje tak, bo jakbyśmy mieli spadać na drzwi, to byśmy wypadli. A na szybę to może nie by utrzymała na przykład. Kurde, jak na innej planecie sceneria. Patrzcie, jeszcze pan pokaże, jak wygląda za nami. Trochę szyby są tu brudne. Patrzcie, jaki widok się rozpościera. Widać nasz parking z dołu. Ręce mi się normalnie spociły. Tak mocno nie trzymaj się tej kolejki. Musimy spadać telefon. Oj, patrzcie, już widać stację, dojeżdżamy jeszcze. Laura już gotowa do wyjścia. Pierwsza chcesz wyjść? Tak. Ja bym nie pojechała dalej. Dojeżdżamy. Dobrze, że w tej stacji wysiądziemy, nie? To nie będzie tak czuć. Idziemy tam wyżej, jeszcze wyjdziemy. Zobaczymy, okay, jak to będzie, nie? No tam musimy, tam się ludzie wchodzą. No taki... Nie wiem, czym tam wyjdzie. Krajobraz księżycowy. Patrzcie, tutaj też widzę, że są jakieś kawiarenki, można sobie usiąść. O, i busiki też tu dojechały, widzicie? Teraz ludzi zabierają z powrotem. Czyli do tego miejsca, tak samo jak kolejka. A no, czym te drzwi się nie otwierają? Wracamy, Laura. Nie otworzą się, musimy wrócić. No, nie, spokojnie, zobaczcie, tam panie wagonik prawie staje, zatrzymuje się, żeby wysiąść. O, jak buja, o. A nasze drzwi się nie otwierają, bo one są zepsute, my pojedziemy dalej. Zobaczcie, przesuń się, zobaczcie, czy wszystko chcieliśmy. No wszystko, ja tylko kamerkę muszę pilnować. Tak, teraz. O, zepsuło się. Nie wiem. Możesz wysiąść? Tak, możesz wysiąść. Masz wszystko? Spojrzę, czy wszystko wzięliśmy. Chyba tak, masz plecak, nie, Laura?
Dobra, wychodzimy. A są kurtki, można sobie tutaj wypożyczyć, jakbyście chcieli. No ja mam bluzę, zobaczymy jak będzie, ale ludzie, widzę, że ludzie w krótkich rękawkach, więc luz. Sklep jest tam u góry. Z pamiątkami. Bar jest. Dobra, wychodzimy, Laura. Patrzymy, co tu się dzieje. O, nie, powiem wam, że tak samo jak na dole, nie jest tutaj zimno. A widać Etnę. Widzicie to? Laura, chciałeś zobaczyć, jak się dymi? To się dymi, zobacz. Patrz, jaka biała smuga. Ale wchodzimy tam wyżej, czy co? O, guzik przyjechał, ale potwór. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Idziemy, czy idziemy od razu na górę? Nie wiem, bo tu jeszcze można sobie wejść trochę wyżej. Patrz, to tam. To tam trzeba było wchodzić. Gdzieś tam ludzie wchodzą. A to przyjdzie, przecież tutaj zobaczymy, czy to jest jakoś daleko. Dobra. Tak wygląda na 2,5 tysiąca metrów. Mały postój w drodze. Chcemy wejść na tamten krater. Widzicie, tam ludzie się wspinają. Zobaczymy, czy nam się uda, bo tam jest bardzo strome takie podejście. A tu zobaczcie, jak Etnę widać. Jakbyście sobie wzięli busik, dokupili, to wjedziecie tam jeszcze bliżej tej Etny. Widzicie takie białe punkty tam pod górą, pod tym wulkanem. To tam właśnie zatrzymują się busiki. Udało się wdrapać trochę. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Teraz nas czeka ścieżka taka bardziej trochę stroma, widzicie? Pod górkę. A tu tak wiatr wieje, że nie wiem, czy coś będziecie słyszeć oprócz wiatru. Takie widoki tu są. Dla widoków nawet warto tutaj sobie wjechać. Idziemy, Laura. Pomału. Tu się dopiero ciężko wchodzi. Tu się uślizguje to wszystko. O, stromo. A w tej sytuacji wchodzimy dalej. Powiem wam, że tak tutaj wieje, że nie wiem, czy będzie nas słychać. Ale sobie zrobiliśmy małą przerwę, bo wykończyła mnie ta górka. Zostało nam jeszcze do wejścia tutaj. A tak zobaczcie, wygląda tutaj, już tyle weszliśmy. Już chyba naprawdę niewiele zostało. Kurde, nie wiem, czy my dobrą drogę wybrać. Tutaj to jest po prostu, się wchodzi jak w piaskownicy. O, za tym kamieniem, Laura, przerwa. Zastanawiamy się, czy dobrą drogę wybraliśmy. Bo to podejście tutaj jest naprawdę takie ciężkie, powiedziałbym. No, zobaczcie. Co prawda bucików też nie mamy za odpowiednich na takie wyprawy. Ale kto się spodziewał, że będziemy tu się wdrapywać. Dobra, dostał nam kawałeczek jeszcze. Ale najgorszy, powiem wam. Spłaciłeś, to ja nie, na przykład. No, dla mnie to tutaj jest naprawdę wysiłek. Został nam kawałeczek, ale musiałem odpocząć. Wykończyła mnie ta końcówka. Tutaj jest po prostu przeciężko się po prostu idzie. Ale dotarliśmy. Prawie. Słuchajcie, dotarliśmy. Jesteśmy. Jaki to jest krater. Warto było tu wejść. A tutaj zobaczcie na ten główny krater, jak tam jest dym. Zobacz, Laura, tam ile ludzi idzie, to ta wycieczka chyba, nie? Tu jest wycieczka, gdzie oni też się tam spinają i na pieszo tam idą. To już nie dla mnie. To byśmy pewnie wcześniej to było. Właśnie ten nie wiem, gdzie to będzie, gdzie się zatrzymują. I jeszcze kawałek, można tam chyba podejść, kawałek jeszcze bliżej. Ale stąd jest ładny widok, powiem wam. Nie wiem, czy tam spod tej góry by było tak fajnie to widać. No, zobaczcie. Byliśmy tam przy tej kolejce. Od kolejki tutaj wyszło. No, nie, wydaje się niewiele, no. Ale wysiłkowo było dużo. Taka tutaj ładna panorama się rozpościera. Jak stąd zjedziemy, to pewnie będziemy jechać tam do tego miasta. Dobra, kilka fotek pamiątkowych. Odpoczynku trochę i wracamy. I always do. I never.
łatwiejsze niż wejście. No, można się tutaj poślizgnąć, trzeba uważać. Jesteśmy już tutaj na dole, zejście bardzo szybko nam poszło, bez zmęczenia się. Tylko teraz sobie z butów wytrzepujemy te wszystkie kamyki, które nam powpadały. Zobaczcie, jak tu się w ogóle kurzy. Cały jestem ukurzony, do kąpania od razu. Pokaż swoje buty. No, może wywozisz z tego, wysypuj. Ja sobie szłam, tak. Dobra, wytrzepujemy z butów i schodzimy już niżej do kolejki. Na koniec jeszcze przejście przez oczywiście sklep z pamiątkami. Zanim wsiądziemy do kolejki. No tak zrobiono chyba z tego wulkanu. No i tu już schodzimy sobie z powrotem w miejsce, z którego startowaliśmy. Powiem wam, że warto było sobie kupić bilet, wjechać tą kolejką, bo drugi raz tutaj pewnie już chyba nie przyjedziemy, a taka okazja zdarza się tylko raz w życiu. Laura, jak tam? Bardzo mi się podobało. Nie? Super, fajnie. Fajnie, że też tam weszliśmy na to, takie wyzwanie dla mnie trochę. Nogi mnie bolą pierutko. You hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. Jesteśmy już z powrotem w kamperku, przygotowani do drogi. Zjeżdżamy z wulkanu Etny i jedziemy teraz do pobliskiego miasteczka. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda ta druga trasa, bo my wjeżdżaliśmy jedną, a zjedziemy zupełnie inną drogą. Może ta druga droga jest troszkę prostsza, to sobie zobaczycie. Ostatni widok tutaj na Etnę, a my się z wami żegnamy do kolejnego vloga. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. A dla was jeszcze trasa zjazdowa w dół.